Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z F1 2012. Dobra wiadomość, mam jeszcze czas na to, żeby dzisiaj coś nagrać, więc nagrywam ten odcinek z F1 i mam nadzieję, że w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka tym razem wszystko pójdzie gładko. No i uda mi się osiągnąć swój cel, który chcę osiągnąć, a mianowicie chcę, żeby Ricardo wygrał wyścig, no i chciałbym również też zająć drugie miejsce, jak zespół oczekuje. Zmniejszę sobie teraz trochę poziom trudności. Ogólnie chciałbym, żeby ta Brazylia zakończyła się efektownie. Teraz inżynier chce, żeby ten wyścig nie był zapomniany, więc ja też bym chciał, żeby ten wyścig nie był zapomniany. I zamierzam za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby Ricardo był na pierwszym miejscu, żeby wygrał wyścig, nawet kosztem Fernando Alonso, którego prawdopodobnie na pewno będę musiał tutaj usunąć z walki o punkty. Tak długo, dopóki Ricardo się nie przebije na miejsce drugie. Zaczynamy. A zamiast pierwsze właściwie. No to okej, Fetel Widzel chyba będzie pierwszą ofiarą. Albo niekoniecznie. Albo jednak. Dobra, Fetel usunięty. Dalej mamy Webera. Może Webera tutaj załatwimy. Kurde, ale nie kosztem tego, że Grosjean mnie wyprzedzi. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze Grosjeana tutaj styknąć. On jest teraz trochę wolniejsi, więc... Kurde, no mam nadzieję, że uda się jeszcze Grosjeana dorwać. No, come on! O! Dobra, udało się chyba, mam nadzieję, że udało i dostanę kary. Okej, nie dostałem kary, jest dobrze. Który jest Ricardo? Zobaczmy, no. Ostatnio to było trochę nieciekawe, teraz jest 16. Więc znowu jest trochę lepiej. Dobra, tam pisacy będą pchać McLareny. Ferrari oczywiście również. Dobra, Grosjean, chodź tu. Albo ty, Webber. Kurde. Ach, trochę się za to źle zabieram. Dobra, Webber. Kurde, nie no. Ja pierdziel, no w takim tempie teraz za wiele nie zrobię. Kurde, jedynie do tej pory Fetela udało się załatwić, no. Teraz Grosjean jedzie jeszcze dalej, ja pierdzielę, nie no, to zepsułam. Nie wiem, czego to padło na tego Grosjeana już. Kurwa, ja jebie, dobra jest teraz. To jest ciężkie niestety. Bo na tym torze oni się tak łatwo nie rozwalają. No to, że ja nie chcę tracić to tu nie wiadomo jak dużo czasu na to wszystko, no. Cholera jasna. Ten Grosjean cholerny tutaj coraz nie denerwuje w tym wyścigu. Dobra, no Fetel rozwalony, ale znowu mnie Grosjean kurde cholerny wyprzedził. No na razie to jest powtórka z poprzedniego wyścigu, które co dopiero spróbowałem przejechać. No gdyby mi tylko chodziło o Fetela w tym wyścigu, to by było super, no ale... Wiadomo, że nie tylko mi o Fetela chodzi. No już Grosjean jest chyba za daleko, no kurde, znowu go... Ech. Na tym poziomie bardziej powinna być w stanie z nimi rywalizować, nie zabudą mi od razu uciekać. Dobra, może uda nam się złapać go tunel aerodynamiczny, no i damy radę go dorwać. Kurde, mam nadzieję, że damy radę jeszcze. No nie uciekaj, Grosjean, cholera jasna! No nie! Dobra, jesteśmy blisko, tylko dorwiemy. Nie, dorwiemy go! Dobra, będziemy go mieli w garści. Jest! Dobra, pięknie, mamy go. Okej, udało się.
No tylko patrzcie, teraz muszę, kurde... Okej, może teraz będzie dobra okazja. Jest, udało się. Dobra, on jest pozbawiony. Skrzydłam, teraz z kolei Weber. Co ja za to karę dostanę? Okej, na zasadzie nie. Tylko kurde, Fernando Alonso usunął z wyścigu, no ale dobra, no. Mówiłem, że poświęcę Fernando Alonso, Costa Ricardo w tym wyścigu. No i tak to będzie. Który jest Ricardo? 14. Jeszcze mu trochę brakuje. Dobra, teraz Button. Na seście Rosberg jest dalej. Więc on w razie tego nie będzie się wtrącał. Grunt do tego Buttona teraz trafić. Dobrze. Rasa pozornie, tylko on właśnie kurde tak będzie strasznie blisko też. Dobra. Jest, udało się. Baton trafiony. Chyba nawet już go też z wyścigu zlikwidowałem. Chyba już nie pojadał, już nie pojedzie dalej Baton. Chyba. Tak, to jest koniec wyścigu dla Batona również. Teraz z kolei Rosberg. Jego moja kolejna ofiara. Dobra, spróbujmy tutaj faktycznie. Udało się. Dobra, trafiony Rosberg. Teraz Maldonado z kolei. Jest kolejny na liście. Celów. Moich celów. Okej, tutaj niech będzie. Kurde, jest ma to skrzydło cholery jeden, no. Ech. Dobra, trafiony. Teraz Perez z kolei. Perez nie ma tak łatwo. No właśnie Maldonado ma dosyć bliską drogę do boksu. Jest to może być tak, że ja stracę na tym wszystkim. Chciałbym w sumie dublet dla Toro Rosso, a może być tak, że ja nawet druga nie będę, bo... Jasne, oni też będą zjedzać do tych boksów za 100. Nie będę na tym tracić. Dobra, teraz Perez. No Perez to już będzie musiał zjeżdżać. Dalej mamy Kobasiego następnego na liście. Wiecie co, i teraz chyba przerwę moją zabawę, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że sama teraz będę musiała zjeżdżać do boksu. Będę musiała sama zjechać. Jak wygląda sytuacja z Ricardo? Który jest Ricardo? 10. Teraz trochę przerwę, mam zabawę i spróbuję trochę powiedzieć psowego nad Schumacherem. Może się uda. Bo sam teraz gram na niski poziom trudności, to kto wie. No mam tylko nadzieję, że Ricardo nie oberwie na to wszystkim, tak? Niech jeszcze psyjdzę. No jest, dobra, Perez jest w sensie, Ricardo będzie 9. Okej. Okay. No nie mamy Hamiltona, Kobasiego tam jeszcze, okej, okay, dobra. No to teraz właśnie spasuję z tym rozwalaniem ich. Tylko Wad Schumacher chyba do mnie natrafia. I to jest problem. Nie wiem, kiedy my będziemy zjeżdżać w sumie. No chyba dopiero na musym obrazu nie będziemy zjeżdżać. No ale właśnie nie mogę już sobie pozwolić na większą zabawę, ponieważ to doprowadzi do tego, że za dużo stracę. Jest co mogą mnie wsadzić te bolidy, które zjeżdżały do boksu z tym uszkodzonym skrzydłem, więc teraz muszę trochę spasować. Jeszcze po boksie będziemy mieli 9 okrążeń, więc myślę, że to jest osiągalne. No na pewno idzie mi lepiej niż wcześniej. Niż w tej mojej poprzedniej próbie z poprzedniego odcinka mi idzie lepiej. No Schumacher nadrabia, okej, Schumacher nadrabia. Ale tak jak coś mówiłam... Będzie później okazja, żeby się jeszcze na nich zrewansować, mam nadzieję. Tylko tak jak mówię, no mam nadzieję, że Ricardo... A który jest Ricardo? Ricardo jest 9, okej. Okay. Mam nadzieję, że Ricardo...
na nic nie straci teraz. Tylko faktycznie uda mi się doprowadzić do tego, żeby on wygrał wyścig. No dobra, Schumacher akcja nadrabia. Ale w sumie niech sobie nadrabia. Ricardo jest chyba na tyle daleko, że mogłabym ewentualnie zjechać do boksu razem z nim, a to widzę, znowu zjebałam i nie ustawiłam sobie... O, nawet rekord zrobiłam. Nie ustawiłam sobie pit-stopu na kolejne okrążenie. To niestety jest problem. Ale, however, wydaje mi się, że na zasadzie od Ricardo jestem teraz tak daleko, że nawet jeśli zjadę w tym samym okrążeniu co on, na tym samym okrążeniu w sensie, to go nie zablokuję w boksie, więc chyba nie muszę się o to martwić. Okej, ale teraz z kolei zyskałem trochę na Schumachera. No właśnie teraz myślę, co zjechać teraz na tym okrążeniu, które mam ustalone, co może jednak zjechać to okrążenie później. W sumie zależy od tego, jaką przewagę będę miał nad Schumacherem, bo też nikt z boku nie w boksach zablokowali, a wiem, że na pewno oni będą zjeżdżać. Na razie póki to wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Ricardo jest na tyle daleko, że w sumie nawet chyba mogłabym w aktyce nie zjechać to okrążenie później i go nie zablokować. No zależy od tego, jak będzie z tym Schumacherem może, co? Bo to z nich to zbyt mnie zablokowali w tych boksach. Gdybym zjechał na 9 okrążenie, później bym było 10 okrążenie, miałbym 8 okrążeń. Myślę, że to jest do zrobienia. Myślę, że ten mój cel jest do zrobienia teraz. Bo to, co jest na moją korzyść, to jest to, że chyba na tej próbie nie uznałem żadnej powtórki. Do tej pory. Okej, ale Schumacher teraz z kolei znowu stracił. Czyli on tak. Znaczy utrzymuje w tych 6 sekundach. Utrzymuje się ta strata 6 sekund. Nie zyskuje jakoś bardzo nad nim, ale również on też jakoś bardzo do mnie nie nadrabia. On jest tam w sumie zajęty walką ze Seną chyba. A to jest akurat na moją korzyść. No właśnie, teraz znowu prawie 7 sekund straty. Zmyk, bo oni wszyscy zjechali razem ze mną poza Ricardo. Tylko wiadomo, po mnie zjechaliby trochę później, ale jedynie Ricardo z tej tutaj czołówki, z tej dziewiątki zostałby na toze, no bo Ricardo jest dziewiąty teraz, tak? Tak, jest dziewiąty. To by było naprawdę zajebiście, ale raczej się wydaje, że tak nie będzie, bo tam jest skala, to jest między... Nie, chwila. Zobaczmy, kto tutaj by mógł zostać. Schumacher, Massa, Hamilton, Raikkonen, Kobayashi, Di Resta. Okej, okay, jest teoretycznie szansa, że oni mogliby zjechać razem na jednym okrążeniu, ponieważ tutaj to jest każdy osobny zespół. Więc może faktycznie będzie tak, że Ricardo wyjedzie pierwszy z boksu, a później ja będę mogła ich trochę jeszcze zblokować. I doprowadzić do tego, że on wyjedzie pierwszy nawet z boksów. Albo przynajmniej naprawdę sporo zyska. No zależy oczywiście, nie wiem, znaczy, kurde, chyba by było zbyt pięknie, gdyby oni wszyscy zjechali na tym jednym okrążeniu. Teraz ja będę z kolei zjeżdżać. Teraz zjeżdżamy, więc co, bo mamy dosyć sporo przewagę nad Schumacherem, więc raczej się nie muszę martwić o to, że mnie zablokują. Mam dosyć sekund. Więc to jest dość spora przewaga, raczej nie muszę się, tak jak ktoś mówiłam, przejmować tym, że zostanę w boksach zablokowana. Więc myślę, że możemy na ludzie zjechać teraz na tym okrążeniu. No i teraz przekazać nie doprowadzę do tego, że Ricardo na tym stracie, no bo on nie będzie zjeżdżał. On będzie zjeżdżał okrążenie później. Okej, ktoś tam ma problem? Senna? Albo Senna ma problem, albo po prostu tam Massa go wypsadził i tyle. Dobra, na pewno się nie mógł zamartwić tym, za ktoś, kto już zjeżdżał, mnie wypsadzi. W sumie Maldonado jest 11. No, mam nadzieję, że... Nie, dobra, Maldonado jest na tyle daleko, że chyba się nie mógł z nim martwić faktycznie. No, spokojnie, Ricardo jest daleko od Maldonado. No, bo on jeszcze pójdzie... No właśnie, oni tam dopiero dojeżdżają do tego jednego zakrętu na początku toru, więc nie muszę przyjmować, tam ze mnie zablokują. Dobra, strata 5 sekund. To teraz to trochę nadrobił, ale myślę, że okej, możemy chyba zaryzykować. Mam nadzieję, że możemy zaryzykować. Bo jak tylko pozałuję, ale dobra. Ryzyk fizyk. Dobra, teraz jestem na oponach miękkich, więc zmieniamy na prime, tak? Tak, na prime zmieniamy, okej. Okej, chyba wszyscy będą zjeżdżać faktycznie, poza Ricardo. A to się wspaniale składa, chyba. Tylko po prostu nie zablokujcie mnie. Dobra, nie zablokowali, nie jest świetnie. Chyba wszyscy zjechali poza Ricardo właśnie.
Właśnie, wszyscy poza Ricardo zjechali. Zajebiście. Dobrze, jest tak jak chciałam, świetnie. No to teraz tylko na nich poczekam. Musimy Schumachera jedynie tutaj z nim zrobić porządek. Dobra, to będzie chyba dobry moment. Kurde, dobra, na zasadzie mam powtórki. Pięknie. Dobra, Ricardo, teraz go objedź. Daj, Ricardo, daj, tak, 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 dobrze, dobrze. Ricardo, jedź, dobrze, pięknie. Tylko kurde, nie masa. Nie masa, musimy... Nie, o, kurde, Ricardo, och, nie. Ja pierdzielę. Dobra, okej, teraz się udało, pięknie. Wonderful, dobra, mamy to. Jest Ricardo, jest pierwszy. Dwie powtórki musiałam zrzucić, ale dobra, jeszcze mamy dwie powtórki. No to teraz kurde jedyne co muszę zrobić, to przyblokować trochę stawkę. Tylko tak jak mówię, no. I bardzo dobrze, miejmy problem, bo to jest Ricardo. Ricardo ma wygrać wyścig, a nie. Ech, tylko wiadomo, no. Dobra, jest? Ech! A, chyba kurde, to sam kara za to. Oj, Kobayashi, niestety. Pech Kobayashiego, masa. Kurde, nie, nie! O dobra, nie muszę mu oddawać pozycji, okej? Okay? Jak dawno nie muszę pozycji oddawać, dobra, Rekonem teraz. Ja pierdzie, to co się dzieje w tym wyścigu? Ale należało się spodziewać tego, co ten wyścig będzie salone. Okej, okay, ja kary nie dostałam na sensie, nie dostałam kary, jest dobrze. Za to, że mi kary nie dali, to nie musiałam tam pozycji oddawać. Wiem, że wyśle tylko komunikat, to dostałam kary, więc jest okej. Okay. To teraz tylko jedynie Rekonem i Masa już tylko schodzą na drodze. Jest Ricardo czwarty już. Zajebiście. No to chyba mój plan coś iści. Jesteś mu bardzo blisko. Tylko teraz jestem musiał uważać na Rekonena, który będzie tutaj atakował. Wiadomo. Muszę sobie naprawdę dobry moment wybrać. Tak, no jeszcze nie. Może teraz. Kurde, nie. Ajajaj. Więc muszę o tym uważać, żeby Ricardo na tym nie ucierpiał. Dobra, no mamy czas, więc mogę trochę pokombinować. Dobra, jest. Jest masa, masa, może jest tam radę z masą coś zrobić tutaj? Jezus, Ricardo jest trzeci, świetnie. I masa. Kurde, nie udało się, dobra. Jest tam mata skrzydła w całości. Ale Ricardo jest tak blisko. Dobra, Daniel, słuchaj, chłopie, robimy to. Będziesz miał zwycięstwo w tym wyścigu. Dzięki mnie, mam nadzieję, że mi sami piwo postawić potem. Bo naprawdę, dzięki tobie, a to dzięki mnie was, tacy się, ten wyścig wygrasz. Tylko to, żeby on sam nie popełnił jakiegoś głupiego błędu później. Mam nadzieję, że nie dostanie może nagle jakiejś awarii czy coś, bo to był totalny koszmar. Ale dobra. Jest tylko masy, musimy się pozbyć masy. I plan jest zrobiony. Wykonany już właściwie. Dobra, masa. Chodź to, no. Zapraszam. Kurde, no! Z nim to tak... Ale dobra, jest Ricardo, już zaraz... Dobra, jest Ricardo, wyprzedził nas. Pięknie. Dobra, to niech on tylko teraz odjedzie nam. A my z kolei musimy obronić drugie miejsce, no ale to akurat bez problemu się uda zrobić. Tylko teraz jest takie kwestia tego, że Ricardo nam odjechał. Nie używam DRS-u. Ricardo ma wygrać.
No, sami widzicie, za mocno to się tak łatwo tutaj nie da. Nie, bez emeryty nada. Dobra, robię to właściwie po to, żeby trochę z tam Ricardo zyskał przewagi. Ale dobra, uzmysł, że Ricardo ma to zwycięstwo, spokojnie, tylko teraz tak jak mówię, no żeby on jakiegoś błędu nie popełnił. No ale bądź co bądź, cel, który sobie wyznaczył na ten odcinek jest chyba prawie za osiągnięty, no jest to co widzi wiadomo. Co będą jakieś zabrać do mety na tym drugim miejscu, ale myślę, że spokojnie dam radę. Więc teraz tak, co do moich planów dalej, bo ja wiem, że oczywiście strasznie zwlekam z tym lore video na temat Talii. I wiecie co, myślę, że powoli nadchodzi pora, żebym owe lore video zrobił, bo ostatnio mam dość spory czas do nagrywania, wykorzystuję ten czas na nagrywanie gier. Wiecie co, myślę, że po lore video Talii, jeśli oczywiście jutro, później po łódce, będę miała czas pojawić się po łódce to lore video, wtedy nagrałem to lore video, a z kolei jutro nagrałbym w jeden znowu i nagrałbym właśnie ten, tą 100% Australię bym nagrał. Byłem to ciekawe, jakby ogólnie taki wyścig spisał, jakby mi poszło w takim wyścigu, a później tam po jutrze, czyli no, w niedzielę, albo ewentualnie w poniedziałek, zależy od tam tego, co moja mama w ogóle gdzieś pójdzie. Dobra, jeśli każdy ma taką podstawę, to mogę przestać. Będziemy więc z Direstą walczyć o drugie miejsce, moi drodzy. Do samego końca wyścigu będziemy walczyć z Direstą. My teraz damy radę. Więc tak jak mówiłem wcześniej, no ja ten lore wideo na temat Talii planuję po łódce. Myślę, po łódce albo w poniedziałek, jeśli w niedzielę nie będę miał czasu, albo w sobotę nie będę miał czasu, to będzie w poniedziałek lore wideo Talii. A w niedzielę pojawi się ten wyścig w Australii. Jeśli później będę miał trochę czasu, to nagram też jakieś inne serie z gier. Ale już to lore wideo Talii przydałoby się w końcu zrobić, ja sobie z tego zdaję sprawę, strasznie zwlekam z tym filmem. To jest co do dorostania jakiś sposób na gry, no muszę tylko w Shifta pograć. Oczywiście nie pograłem w Shifta, nie było za bardzo kiedy i teraz jest taki problem, że nie mogę zrobić z mocno niskiego spojrzenia na gry, ponieważ muszę to tylko pograć w Shifta, ja sobie lepiej wam to grę opisać. Ale zrobię to i mam nadzieję, że już niedługo się, niebawem się znaczy, te mrosta niskie spojrzenie na gry również pojawi. Razem mamy Rosberga na czwartym miejscu, a to Rosberg znowu będzie to sumakerem. W ogóle to jest ciekawa, jak teraz stawka wygląda. Rosberg, Grosan. Dobra, to jest trochę się musimy pobawić w takim spadku. Bo nie cały mój plan się ściścił, jest to jest jeden przeciwnik do usunięcia z toru. Jest to jednego gościa, co trzeba pozbawić punktów. No to sorry Rosberg, ale no tak jakby Vettel, który no, teraz potem będzie piąty, tak Vettel teraz będzie piąty, no to jest to Rosberg, Grosjean. Wy niestety będziecie ofiarami, no i jest Vettela, trzeba się pozbyć. Gdzie jest Vettel? Vettel jest chyba gdzieś w chuj daleko i to jest problem. Nie no, nie chcę, żeby Vettel był na podium z drugiej strony, no ja pierdzielę. No dobra, no mam nadzieję, że jeszcze Vettel do nas nadgoni. Bo tak jak mówię, no... Dobra, dobra, ja i tak nie zamierzam pozwolić. A to Grosjean, ja zamyślałem za Rosberg, to Grosjean. Dobra, to Grosjean, ty będziesz moją kolejną ofiarą. Już chyba drugi raz właściwie będzie z ofiarą. No, no do widzenia. No to teraz jest Rosberg i Vettel. No to już sobie mogę pomazać, choć no biorąc pod uwagę to jak ja jadę. Teraz właśnie. Kurde, 15 krążenia. Ja się muszę spieszyć, bo nic z tego Vettela nie uda się dorwać ostatecznie. Teraz tak zwolnię specjalnie i potykam aż nie Rosberg dogoni razem z Vettelem. Bo no chyba razem są teraz. No ale to dosyć spora strata jest. Zobaczcie, już Vettel jest czwarty. A właśnie Vettel jest czwarty, bo Rosberga wsadził. Z Rosberga to się stało najwyraźniej. Teraz dopiero zauważyłam. No to dobra, to Vettel jedź. Myślę, że z nim rozprawimy na kolejnym okrążeniu, nie będzie spokój z nim. Na zasadzie Vettel jest trochę daleko od Pereza.
Choć teraz, kurde, teraz może trochę się zbliżyć, można nawet obsadzić. A nie, dobra, okej. Na zasadzie to też chyba trochę grozna psybykowa Pereza. Więc dobra, mamy już Fetal prawie znam widoku. Ricardo ma zapewnione zwycięstwo, o to chodziło. No i teraz jest to tylko ostatnia rzecz, którą muszę zrobić w tym wyścigu. I mogę spokojnie powiedzieć, że ten wyścig był dobry. No jedynie Fernando Alonso szkoda za odpad. Ale Grunze udało mi się prawie za łóżko osiągnąć moje dwa cele. Mówię, jedno osiągnięty, teraz kolejny. Mam nadzieję, uda mi się osiągnąć w tym momencie. Oj, Fetal. Oj, Fetal, Fetal. Oj, Fetal, Fetal. Oj, Fetal, Fetal. I po to ci to było, Fetal. Nie ma punktów. Dobra, no to już teraz co okracenia do końca wyścigu. Mogę już się wyluzować, zrelaksować się, już mogę Sumakra stać i... No fajnie. Sumakra jest spoko, mogę z nim być na podium w sumie. A Fetal nie będzie miał podium. A Ricardo wygra wyścig. A ja będę druga i będziemy mieli dublet Torosa. Jest to ciekawe, ten dublet Torosa doprowadzi do tego, że mocno jak tak ostatecznie nie wygramy z Ferrari w konstruktorce. No bo w sumie, który jest Massa? Bo wiemy, że Ferrari nie jeździ, ale który jest Massa? Massa jest 13. Może teoretycznie zdobyć punkty. Ale jak tych punktów nie zdobędzie, no to kto wie, jak to będzie z Ferrari. Ricardo przynajmniej myślę, że wskoczy na to 10 miejsce w generalce na koniec. Więc co do moich planów, no myślę, że jeszcze spróbujcie nagrać wyścig na 2. Bo teraz mama ma gdzieś połowę, a do Beaty, do Beaty to moja ciocia. Kurde, niepotrzebnie zdradzamy i nie w sumie. Ja nie lubię za dużo o ciebie zdradzać, ja nie lubię za dużo o sobie zdradzać. No ale mam nadzieję, że nie pozałuję tego, tak? Że właśnie teraz przypadkowo zdradziłam tak, jak się nazywa moja ciocia. Jest tak, moja mama posła do cioci. To znaczy do jej siostry, a do mojej cioci nie. Więc jej trochę nie będzie znowu. Dlatego myślę, że teraz tylko mogę nagrywać, no, nagram tam F1, nagram tam F1, nie? No i nagram jeszcze Wiedźmina 2 i myślę, że jeszcze Residenta nagram. Jest na dwa odcinki z Residenta dzisiaj? Chyba. Na dwa odcinki z F1, no i teraz mam nadzieję, dwa odcinki z Wiedźmina. Jutro spróbuję wam nagrać taki potężny, jeśli będę miał czas, to jutro spróbuję wam nagrać taki długi odcinek z F1, jeśli chodzi o Grand Prix Australii. Wtedy na pewno sobie się pobawimy. Bo to będzie bardzo długi wyścig. A pojutrze albo w poniedziałek, gdy będę miał znowu okazję, to zrobię wam w końcu to lore video na temat Talii. Bo myślę, że uznałby za pora. Jeszcze teraz znowu była taka trochę przerwa od rury wideo. Ale już postaram się powoli do tej serii również zwracać. Ale dobra, moi drodzy, ostatnie okrążenie i tylko wskazuję na to, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Okej, Massa 9, to jednak punkty zdobędzie. Jednak będą punkty dla niego. Ale proszę bardzo, no my będziemy mieli dublet, a z kolei Fetal jest 19. Więc on punktów nie zdobędzie. No dwa punkty to będzie Ferrari, ale my zdobędziemy łącznie punktów 43. No myślę, że zespół ogólnie może się cieszyć z tego, że mamy dublet, tak, to jest dublet dosłownie zespołu. No i że tak jak no, chciał inżynier, ten wyścig jak najbardziej jest wyścigiem, który sobie ludzie zapamiętają. Biorąc pod uwagę to, co się tutaj działo. Jest! Daniel Ricciardo wygrywa wyścig Grand Prix Brazylii, a my z kolei za chwilę na drugim miejscu będziemy za nim. No i będziemy mieli z Ricciardo wspólne podium. Ten zespół będzie ze mnie zadowolony, ponieważ osiągnąłem cel zespołu. Chcieli, żeby była druga, no to jestem druga. No a z kolei Ricciardo wygrał, więc myślę, że naprawdę zespół ma się z tego cieszyć. Ten weekend nie mógł dla nich przebiec lepiej. Tylko po perfekcyjnie jest chodzi o Torosa. No i mamy drugie miejsce, moi drodzy. Albo i nie. Dobra, jest drugie miejsce, chyba za muzykarę dostałem coś. Ale na co czy nie. Mamy drugie miejsce, Ricardo pierwszy. I jest sama muzyka.
Perez jest to dostał karę, Glock z kolei piąty. Więc tutaj Marusia piąte i siódme miejsce, szaleństwo. Felipe Massa ósme, czyli jednak się przebił na ósme miejsce, czyli ma 4 punkty zdobyte. Recon 9, Senna 10. Vitaly Petrov, Rosberg. No tutaj jest, co oni te kary podostawali. No i Sebastian Vettel ostatecznie ostatni. Jakoby i Kobasi odpadł z wyścigu. Hamilton, Button odpadł, no czyli McLareny odpadły. Odpadł Weber, no i Fernando Alonso niestety też, no ale... No mówiłem, zebrali z tego poświęcę Fernando Alonso, byle tego Ricardo wygrał wyścig i zebrał też jabłka druga, żebyśmy na koniec mieli faktycznie ten dublet zespołowy. Okej, okay, no czyli jednak Ferrari z nami wygrało. No ale naprawdę się teraz do nich zbliżyliśmy w tym wyścigu. Ale proszę bardzo, Ricardo skończył tak na 9 miejscu i wsadził Vettela na koniec. I bardzo dobrze, to jest tylko dobra wiadomość, że jest to na koniec wyprzedził Vettela. Dobra, no bo Button ostatecznie utrzymał to trzecie miejsce. No i mamy podium. No znowu te ściny, dobra, trochę dobrego znowu spotkania z odcinka. Nie wiem, co nagrywanie 100% to dobry pomysł, biorąc pod uwagę, to będzie długi wyścig. Okej, okay, zamakrę przed kolegą zespołowy skończył wyścig. No dobra, no to moi drodzy, zaczynamy, a teraz podzimy właściwie już drugi sezon w Zaubeze. Będziemy jeździć z Kamui Kobasim. Okej. Okay. No i Australia będzie słoneczna. No to myślę, że ja ustawię nawet zdrowe takie ustawienia, że wyścig ma być 100%. Lecz do owego wyścigu zabierzemy się. A do owego wyścigu zabierzemy się w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie.